podróże w czasie, najlepsza rozrywka pod słońcem, wspaniała zabawa, ale czasami przykra konieczność, szczególnie jeżeli macie, tak jak ja, misję do wypełnienia w przeszłości, którą można wypełnić tylko w przeszłości, bo dziś jest już nielegalna. Stworzyłem zespół naukowców i sponsorów i stworzyliśmy wspaniałą teorię podróży w czasie. Zrobiliśmy symulacje, modele, aż w końcu zbudowaliśmy nasz własny wehikuł czasu. I wiecie co? Nie działał! Ale to nic. Jest jeszcze jedna metoda i właśnie mam zamiar ją sprawdzić. W drogę! Rowery na Księżycu oraz międzynarodowa grupa specjalistów od podróży w czasie zapraszają na film Takie czasy. Granica czasu. Po tej stronie są nasze czasy. Można to łatwo rozpoznać, bo tutaj jest droga, a w przeszłości jeszcze nie ma tej drogi. Widzicie, tu idzie po drogi, nie ma drogi, bo to jest przeszłość. Takie miejsca występują naturalnie w przyrodzie, ale bardzo trudno je zauważyć. Dzięki tej drodze znaleźliśmy to i ustawiliśmy tutaj szlaban, żeby czasem nikt przypadkowo nie wypadł w przeszłość. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, za chwilę dokonamy pierwszej w historii podróży w czasie. Niestety, jeżeli nam się to uda, to wyrażenie pierwsze w historii nie będzie już miało sensu. No ale takie są ceny odkryć naukowych. Takie portale jak ten są trochę niestabilne. Ale nie ma się co bać, nie przestanie działać. Zresztą gdyby z jakiegoś powodu przestał, to energia powstała z tego i tak zniszczyłaby cały świat, więc dla nas żadna różnica. Chodzi o to, że odległość czasowa między tą stroną a tą nie zawsze jest taka sama. Więc na przykład pójdę tam i wrócę i może się okazać, że nie wrócę za chwilę, tylko na przykład za 2 tygodnie. Albo że wrócę zanim jeszcze wyruszyłem. No ale to nie powinien być jakiś wielki problem. To na pewno nie jeszcze chyba popracować. W każdym razie rozejrzę się zaraz, czy nikt mnie tu nie obserwuje. Nie chcę, żeby świat się bezpiecznie o tym dowiedział. To ma być tajemnica na razie. Dobra, teren czysty. Nikt tego nie widzi. Wszystko w porządku. No, teraz wezmę tylko moje... Gdzie ten rower? Tu był rower. Gdzie się podział mój rower? Nikogo tu nie ma. Kto by mi zabrać rower? No nie. Co to ma być? Ja tu chcę odkrywać przeszłość, inne czasy, inne światy, a tu mi rower kradną. Co to ma być? Nie, to jest niesprawiedliwe. Dobra, co tam rower? Kiedy cała przeszłość przede mną. Ruszam w drogę teraz. O, wygląda na to, że się udało. Jestem w przeszłości. Wygląda jak przeszłość. Tylko teraz, który mamy rok? Zegarek pokazuje 1983. Pewnie dlatego, że nikt go nie nakręcał od 83. Ale zawsze to jakiś punkt oparcia, punkt odniesienia. Dobra, gdzie teraz mam iść? Gdzie jest cokolwiek? No tak, nie wziąłem mojej mapy przeszłości. Jak mam teraz cokolwiek znaleźć bez mojej mapy przeszłości? Zgubię się w przeszłości. Czemu zostawiłem mapę w przeszłości na tym rowerze, który mi ukradli? Dobra, trudno.
Wracam do domu, nie chcę zginąć w tej przeszłości. Przeszłość musi poczekać. O, jest mój rower. Tam, gdzie go zostawiłem. Całe szczęście. Och, dobra, zobaczę, czy nic nie zginęło. Jest moja torba podróżnika w czasie. Jest! Jest moja mapa przeszłości. O, jestem uratowany. To jest ta mapa, co trzeba? Tak, to jest ta mapa, co trzeba. No, no to teraz kolejne podejście. Ale tym razem biorę rower. Ze sobą. A, popka mi wypadła. No. No dobra, gdzie teraz? Co mi powie moja mapa? Gdzie jestem w przeszłości? Otwórz się. Nie krij przede mną sekretów przeszłości. Dobra, gdzie jestem? Zaraz. Co tu robią te drzewa, szaki, co to jest? Nie ma tego na mapie. Nie ma tego. Co przed chwilą tu byłem, nie było. Nie ma takich drzew w przeszłości. A, co to ma? A! Już wiem! Już wszystko rozumiem. Tu były drzewa, ale w nie tej przeszłości. Dawno temu były. Jeszcze dawniej. Nie jestem w tej przeszłości, co chciałem. Nie jestem w tej przeszłości, co chciałem być. To jest ta inna przeszłość, ta zła, której nie chciałem być. Coś nie zadziałało w portalu. Trzeba spróbować jeszcze raz. Dobra, chcę spróbować jeszcze raz. I pójść w tą dobrą przeszłość. O nie! Znowu znikł mi rower. Zostawiłem go w tej złej przeszłości. W średniowieczu jakimś albo czymś. Zaraz, nie ma to czekać, wracam po niego. Dobra, gdzie ten rower? O nie! Nie tutaj chciałem być. To nie jest ta przyszłość, którą chciałem. Znaczy, to jest ta przyszłość, którą chciałem, a teraz jej już nie chcę. Chcę tą złą przyszłość, której nie chciałem. A nie chcę tej, co chciałem. Tu nie ma mojego roweru, nie. Czemu portal działa dobrze, kiedy ma nie... Idę jeszcze raz, jeszcze raz. A, jestem z powrotem tu. Dobra, teraz trzeba to rozegrać. Jakoś porządnie. Muszę się upewnić, czy się przenoszę w tą przeszłość, którą chcę, czy tą, co nie chcę. Pewnie są tu różne przeszłości. Ale od czego ma się lornetkę? Jest! Jest mój rower! Co za szczęście! To jest znowu ta zła przeszłość. O, idę po niego. Dobra. Idę teraz. O, ktoś tu jedzie. Ktoś tu jedzie, trzeba się chować. O, jakiś rower jedzie, dobra. Trzeba się chować i patrzeć, co się dzieje. Hej, to mój rower. Nie muszę iść po niego, sam do mnie przyszedł. O, co za szczęście. Dobra, tylko trzeba poczekać na dobrą okazję. Jak nie będę patrzył, to wychodzę. O nie, nie mogę sam sobie ukraść roweru, bo właśnie sam sobie ukradłem rower. Co to ma być? Znowu muszę iść w tą niedobrą przeszłość, w to średniowiecze straszne i narażać się na niebezpieczeństwa, dlatego że właśnie sobie ukradłem rower. O dobra, trudno, idę po niego. Trzeba to zrobić szybko, to może nic mi nie będzie.
Podejdź mi rower. No nie. Ukradłem rower z przeszłości. Co to ma być? Zaraz, nie jestem podróżnikiem w czasie. Zostałem złodziejem rowerów. Zaraz. Skąd oni tam mieli takie rowery w przeszłości? Przecież to jest jakaś daleka przeszłość, średniowiecze albo co? Przecież tam wtedy nie było rowerów. O nie. Zostawiłem tam mój rower. I znaleźli go, nauczyli się robić rowery. Zmieniłem przeszłość. Zmieniłem przeszłość. Skutki mogą być straszne. Nie, nie, nie. Da się to naprawić? Nie, nie da się już tego naprawić. Dobra, uciekam stąd, zanim coś się stanie. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie.